Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Zacierają państwo pewnie ręce. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że także ci zatrudnieni na tak zwanych śmieciówkach, samozatrudnieni również mogą zakładać albo przynależeć do związków zawodowych. No to chyba dobra informacja dla samych związków. Ja nie ukrywam, że to jest świetna wiadomość. Bardzo się cieszymy. To jest krok do takiego ucywilizowania stosunków pracownik-pracodawca w Polsce. I myślę, że no w perspektywie kilku miesięcy także osoby, które są zatrudnione właśnie na umowach cywilnoprawnych, będą mogły przystępować do związków zawodowych. Ale jak będzie to od strony technicznej wyglądało? Ktoś, kto ma tak zwaną jednoosobową firmę, czyli jest samozatrudniony, no gdzie on się będzie miał zapisać? No jednoosobowego związku zawodowego nie otworzy. W tym momencie ciężko mi mówić tutaj o szczegółach, natomiast to, że Trybunał orzekł, że osoby, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, mogą się zrzeszać, to jeszcze nie ma innej zmiany. Osoby dopiero przy zebraniu 10 osób można zakładać związek zawodowy, więc tutaj będziemy musieli mówić albo o międzyzakładowym związku zawodowym, ewentualnie na co liczymy, także nastąpi ta zmiana, że nie będzie tego wymogu, że aż 10 osób będzie potrzebnych do założenia związku zawodowego, bo to też jest pewna forma dyskryminacji. Ale być może te osoby będą mogły się zapisywać albo wstępować do związków branżowych. No, jeżeli ktoś jest na przykład przedstawicielem handlowym, no to wyobrażam sobie, że powstanie prędzej czy później związek zawodowy. Znaczy, to musiałoby być pełnić taką funkcję międzyzakładowego związku zawodowego. No, różnie to można określać. Ja powiem szczerze, że no, musimy zobaczyć, co zaproponuje ustawodawca, bo na tą chwilę mamy tylko orzeczenie Trybunału, natomiast nie wiemy, jak to będzie w praktyce. Na pewno w ramach dialogu społecznego będziemy tutaj uszczegóławiać te wszystkie rozwiązania. Trzeba będzie zmienić jednym słowem ustawę o związkach zawodowych. O związkach zawodowych, kodeks pracy będzie trzeba zmienić. Będzie bardzo dużo naprawdę pracy. Ale czy to jest jedyny powód, dla którego trzeba by zmienić na przykład ustawę o związkach zawodowych? Bo słychać głosy na przykład ze strony pracodawców, że ta ustawa, która jest w tej chwili, jest archaizmem, ona nie przystaje do rzeczywistości rynkowej. Ja powiem szczerze, ja już się przyzwyczaiłem do takich głosów pracodawców i jeżeli mówią o ustawie o związkach zawodowych, teraz chyba mocniej troszeczkę wskazują na kodeks pracy, że on nie przystaje do obecnych rynkowych rozwiązań i chcą tutaj przeprowadzić zmianę. Natomiast ja jestem do tego przyzwyczajony i mam nadzieję, że nie uda im się nic w tym kierunku zrobić. Ale wspomniał pan o pracodawcach mówiących o kodeksie pracy. Pozwolę sobie zacytować. Wiceprezes Business Center Club Zbigniew Żurek mówi tak. Obecny kodeks pracy nie nadąża za współczesnymi wyzwaniami. Jego zdaniem politycy powinni podjąć męską decyzję i napisać kodeks od nowa. No, po części muszę się zgodzić tutaj z wiceprezesem Business Center Clubu. Oczywiście kodeks pracy był pisany w zupełnie innej sytuacji, kiedy większość osób była zatrudnionych na umowach o pracę. Tam wtedy nie było, w latach 70. czy 80. nie było rozwiązań typu umowy cywilnoprawne, jakieś umowy o dzieło, samozatrudnienie. Teraz tych umów jest znacznie więcej. Poza tym no, kodeks pracy jest dość niejednoznaczny w wielu aspektach i faktycznie pewne zmiany można by było tutaj przeprowadzić, ale oczywiście tylko w porozumieniu wszystkich partnerów społecznych, czyli musi tutaj być zgoda i związków zawodowych, i organizacji pracodawców, i strony rządowej, bo inaczej na żadne zmiany na pewno nie wyrazimy zgody. No ale tak, ja tutaj widzę pewną sprzeczność, bo z jednej strony mówi pan, że trzeba by zmienić kodeks, uwzględniwszy fakt, że choćby są umowy śmieciowe, ale z drugiej strony przecież wiemy, że związkowcy chcą się pozbyć w ogóle tych umów śmieciowych. Oczywiście chcemy się pozbyć, natomiast zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chodzi o niektóre zawody, jakieś bardziej artystyczne, dziennikarz, to no, ta umowa cywilnoprawna w niektórych przypadkach być może jest wskazana. Natomiast większość osób tak naprawdę powinna być zatrudniona na
na umowach o pracę zgodnie między innymi z artykułem 22 kodeksu pracy, który wyraźnie wskazuje, co jest umową o pracę, co jest umową zlecenie. Niestety sądy mimo jednoznacznej w tym artykule 22 wykładni uważają, że jest swoboda zawierania umów i niestety czasami umowy, które powinny być umowami o pracę, są uznawane za umowy cywilnoprawne. No mam nadzieję, że tutaj w tym zakresie także nastąpi pewna zmiana. W najbliższych tygodniach będzie tempa nabierała kampania przed wyborami do parlamentu. Myśli pan, że w tym okresie uda się związkom zawodowym coś, tak to brzydko nazwę, ugrać w tym temacie? Powiem szczerze, że ciężko powiedzieć. Na przykład byliśmy bardzo nastawieni na to, że dotrzyma słowa prezydent Komorowski w zakresie ustawy emerytalnej, tych zmian dotyczących stażu pracy, że mężczyzna może przejść na emeryturę po 40 latach pracy, kobieta po 35 latach. Mieliśmy taką obietnicę, natomiast tuż po drugiej turze wyborów, kiedy się okazało, że jednak no, wygrał jego kontrkandydat, no, prezydent Komorowski wycofał się z tych rozwiązań, które nam obiecał. Z drugiej strony prezydent elekt też złożył sporo obietnic w tym zakresie w czasie kampanii wyborczej. Tak, to prawda i liczymy, że on dotrzyma słowa. A wspomniał pan o potrzebie prowadzenia dialogu. No, swego czasu jeszcze przed wyborami prezydenckimi sporo się mówiło o Komisji Dialogu Społecznego jako tej nowej platformie właśnie, na której będą się toczyły rozmowy pomiędzy związkowcami, pracodawcami czy stroną rządową. Co się dzieje w tej chwili z tą komisją? No, tutaj warto wyjść od takiej genezy, czyli w czerwcu 2013 roku opuściliśmy Komisję Trójstronną, dlatego że po prostu no, nie były realizowane w żaden sposób nasze postulaty, nikt się nie liczył z naszym zdaniem. Okazało się, że tak rząd, jak i pracodawcy, no jednak uznali, że trzeba z nami się w jakiś sposób dogadać. I nasze postulaty zostały no, w dużym stopniu zatwierdzone i teraz czekamy tak naprawdę na rozstrzygnięcie, na wprowadzenie tej ustawy w życie. Czekamy już tak naprawdę od marca, kiedy wszyscy sygnatariusze podpisali te rozwiązania. Ja myślę, że to będzie bardzo duży krok do tego, żeby dialog społeczny w Polsce znowu zaistniał. No właśnie, ale ja mam przed sobą informację z maja, z 21 maja. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że na Komitecie Stałym Radzie Ministrów przedstawił projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Tak, czyli to jest dopiero na bardzo wczesnym etapie. Znaczy nie jest na wczesnym etapie, ponieważ wszyscy już to zatwierdziliśmy, jeżeli chodzi o partnerów społecznych. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak rząd do tego podejdzie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, no to musimy niestety uzbroić się w cierpliwość. Ja mam takie informacje, że no, dopiero na jesieni prawdopodobnie ta ustawa wejdzie w życie i czyli będzie po wyborach. No, dokładnie, dokładnie. Jest taka ewentualność, że będzie to po wyborach, natomiast ja podejrzewam, że będziemy bardzo mocno naciskać, żeby to jednak się stało troszeczkę wcześniej, bo niestety mamy obawy, że no, jeżeli by miało to się stać po wyborach, to możliwe, że w ogóle to nie wejdzie w życie. Nie tak dawno OPZZ, zresztą Solidarność też, organizowały swoje protesty w... Tam pojawiało się wiele różnych postulatów. Któryś z tych postulatów udało się zrealizować? Powiem szczerze, póki co jest bardzo ciężko, jeżeli chodzi o realizację. Jesteśmy najbliżej właśnie wprowadzenia tej Rady Dialogu Społecznego. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rozwiązania, no liczymy, że może uda się wprowadzić płacę minimalną na poziomie 50% średniego wynagrodzenia, ale do tego też jest droga daleka i nic nie zapowiada, żebyśmy tutaj osiągnęli w najbliższym czasie sukces. Podejrzewam, że będą potrzebne kolejne akcje manifestacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o same manifestacje, no to my już zrobiliśmy manifestację w Warszawie, na której było około 60 tysięcy ludzi. Jeżeli chodzi o Solidarność, z tego co się orientuję, oni dopiero planują. Zresztą ja podejrzewam, że jeżeli dalej rządzący będą tak podchodzić do naszych związkowych postulatów, to nie jest wykluczone, że wspólnie wszystkie centrale związkowe, czyli OPZZ, Solidarność i Forum Związków Zawodowych będą w końcu musiały zdecydować się na strajk generalny, bo ja nie widzę dalej takiego podejścia rządu,
prospołecznego, które miałoby na celu poprawienie troszeczkę sytuacji pracowników w Polsce. Ale to jeszcze przed wyborami? Nie chcę tutaj wdawać się w szczegóły, natomiast jeżeli będziemy zmuszeni, to ja jestem pewny, że podejmiemy kolejne kroki. No ale podobno porozumieli się państwo jako związki zawodowe z prezydentem elektem. Jeżeli chodzi, ale dobrze, z prezydentem elektem, ale prezydent elekt, a rząd, a Sejm to są zupełnie póki co inne kwestie. Dziękuję bardzo. Przypomnę, moim państwa gościem był Sebastian Koćwin, szef opolskich struktur OPZZ. Dziękuję za uwagę.